Panie marszałku, Wysoka Izbo, tylko w minionym tygodniu w lasach polsko-białoruskiego pogranicza odnaleziono zwłoki dwóch osób, szczątki kolejnych dwóch. Jedną z osób zmarłych był młody lekarz z Jemenu, Ibrahim D. Kolejne cztery osoby uznane zostały za zaginione. Łącznie od początku kryzysu humanitarnego na polsko-białoruskim pograniczu zgłoszono 296 osób zaginionych, z których dotąd nie odnaleziono 222. Zgłoszenia te pochodzą od ludzi szlachetnych i nieobojętnych, zaangażowanych w inicjatywy humanitarne, takie jak Grupa Granica czy Fundacja Ocalenie. Zabieram z tej trybuny głos po raz kolejny w sprawie bezprawia dziejącego się na tym naszym polsko-białoruskim granicu, bezprawia dziejącego się na polskiej ziemi. I domagam się, by Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji zaprzestało wydawania sprzecznych z polskim prawem i z prawem międzynarodowym poleceń służbowych Straży Granicznej. Poleceń, które skutkują śmiercią, które skutkują urazami, które skutkują zaginięciami, które skutkują długotrwałym uszczerbkiem na zdrowiu ludzi pochodzących z krajów ogarniętych wojną, okrutną dyktaturą, zagrożonych śmiercią, ludzi zagrożonych śmiercią czy prześladowaniami w kraju swojego pochodzenia. Czy po prostu ludziom, którzy uciekają przed głodem i biedą, szukając lepszej przyszłości dla swoich dzieci i dla siebie. Może ludziom naiwnym, może ludziom oszukanym, ale ludziom. Cudzoziemcy nielegalnie przekraczający naszą granicę, szukający w Polsce czy w Unii Europejskiej azylu, ochrony międzynarodowej, statusu pobytu tolerowanego, są nagminnie przepychani przez polskie służby z powrotem na Białoruś, gdzie czekają na ich białoruscy pogranicznicy, nie pozwalający im się skutecznie wycofać. Dzieci, niemowlęta, kobiety, cywile. Konsekwencje tego są tragiczne. Ludzie są wystawieni na mróz, na brak wody, na brak jedzenia, okaleczeni, połamani, przepychani tam i nazad. Nie ma miesiąca, byśmy nie słyszeli o zmarłych i o zaginionych. Już kończę. Proceder ten, jak powiedziałam, jest sprzeczny z prawem. Wojewódzkie sądy administracyjne już w kilkunastu sprawach, od kolejnych kilkaset jest w toku, orzekły złamanie prawa przez strażników granicznych. Konsekwencje prawne ponoszą funkcjonariusze, a polecenia otrzymują od ministra i zwierzchników. To, co się dzieje, jest wielkim wstydem dla Polski i kładzie się cieniem na historii naszej XXI wieku. Jak napisała ostatnio w kontekście śmierci młodego lekarza z Jemenu, redaktorka lokalnej białostockiej gazety, zatytułowała relację o tym wymownym tytułem. Nie potrzebujemy lekarzy, wolimy mieć trupy.